Szanowni Państwo, uroczystość dzisiejsza jest całkiem nietypowa, ponieważ nie mogliśmy się spotkać wszyscy razem, aby wspólnie celebrować ten najważniejszy dla społeczności akademickiej dzień. Dzieli nas odległość fizyczna, ale mam nadzieję, że nie przeszkadza to, abyście Państwo dzisiaj byli z nami. Przemówienie rektora, proszę Państwa, to tradycyjny element święta, jakim jest inauguracja roku akademickiego. Składa się ono zazwyczaj z dwóch części, mianowicie z pewnego podsumowania tego, co dotąd było, oraz zamierzeń, wyzwań, planów dotyczących tego, co ma nas spotkać w przyszłości. Jeśli się ma na myśli 18-tysięczną pod względem ilości studentów uczelnię, to nie sposób jest wykonać sprawozdanie, które zawierałoby wszystkie aspekty jej działalności. To jest zwyczajnie mówiąc niemożliwe. Więc pozwólcie Państwo, że dokonam pewnego wyboru elementów, które chciałbym w takim sprawozdaniu zawrzeć. Spójrzmy na mijający rok nie tylko pod kątem tego, że dotknęła nas pandemia, ale także, że był to rok niesłychanie bogaty w zmiany. Przecież już żeśmy zapomnieli, że zaczynaliśmy rok akademicki z czymś, co jest podstawą wszelkiej działalności, a mianowicie z nową ustawą o szkolnictwie wyższym. Ona przeorała nasze stosunki wewnątrz uczelni. Mamy inny senat, pojawiło się nowe ciało, jakim jest Rada Akademicka, inaczej przebiegają doktoraty, inaczej przypisujemy działalność naukową do pracowników i do uczelni. Praktycznie w każdym obszarze dokonały się zmiany. A przecież oprócz tego było wiele rzeczy, o których tak jakby mimochodem można byłoby wspomnieć. Jak tu zapomnieć, że w Opolu mamy pierwszą certyfikowaną uczelnię, która radzi sobie z oprogramowaniem do trenowania robotów software'owych. Nikt tego w Polsce nie ma. Jak inaczej powiedzieć wtedy, kiedy mówimy o takich aspektach, jak na przykład projekt Europejska Refleksja we freskach, a więc w muralach, a więc w innych tego typu przedsięwzięciach. Ponownie tutaj widzimy Opole. Ale przecież nie tylko. Mamy laboratoria wirtualne, mamy pozytywne akredytacje. Proszę Państwa, dwa aspekty zewnętrzne. Pierwszy aspekt, o którym już wspomniałem, to jest nowa ustawa o szkolnictwie wyższym. My mamy na to wpływ tylko taki, że potrafimy wypowiadać, jak to z naszego punktu widzenia wygląda, wziąć udział w odpowiednich konsultacjach i liczyć na to, że nasze wnioski zostaną uwzględnione. Daje nam to pewną siłę, zwiększoną przez to, że jest takich uczelni jak wrocławska czy opolska więcej w Polsce. A więc nasz głos jest lepiej słyszany i to pozwala nam na właściwe oddziaływanie na proces legislacyjny. Jednak przecież nie od nas to zależy. Musimy takie rzeczy akceptować tak, jak one wyglądają. To jeden aspekt zewnętrzny. Drugi aspekt zewnętrzny to jest oczywista sprawa. Mamy czas pandemii. To pandemia wymusiła, że dzisiaj tak, a nie inaczej rozpoczynamy rok akademicki, ale przecież nie zaczęła się dzisiaj. Zaczęła się, jak wszyscy pamiętamy, zarządzeniem o wstrzymaniu zajęć dydaktycznych w realu, jak to często mówimy, na początku marca. To jest, proszę Państwa, oznaka tego, że cały semestr przeżyliśmy nauczając online. Czy wyszło nam to dobrze? No, trzeba zacząć od tego, że trochę nam się udało. To znaczy, że decyzje zapadające wcześniej pozwoliły nam nie tylko uruchomić wirtualne laboratoria, ale także pozwoliły nam opanować elektroniczny obieg dokumentów, przygotować studentów do pracy synchronicznej. I prawda jest taka, że wszystko było potem już w rękach dziekanów. Chciałbym tutaj w tym momencie wspomnieć o panu profesorze Kamińskim, który jest dziekanem naszego Wydziału Wrocławskiego, o pani doktor Mizerze, która jest dziekanem Wydziału Opolskiego, albowiem to oni w pierwszej linii frontu działali i spowodowali, że w ciągu mniej więcej tygodnia przestawiliśmy zajęcia z zajęć odbywanych w salach do zajęć online, odbywanych poprzez łącza i telekomunikację.
czy wyszło nam to dobrze? To jest pytanie, ponieważ naszym podstawowym zadaniem jest uczyć, czy robimy to dobrze. Oczywiście, że badamy, jak nasi studenci się do tego odnoszą. Prawie 80% naszych studentów uważa, że zrobiliśmy to dobrze i oni odnieśli z tego korzyść. Pokonaliśmy fazę digitalizacji nauki, ale czy pokonaliśmy fazę nauczania online, to jest ciągle przedmiotem naszej troski. My będziemy jeszcze temu musieli sporo czasu poświęcić. Ponieważ jest prawie pewne, że jeżeli 80% naszych studentów jest zadowolonych z faktu, że uczyli się zdalnie, to jakaś część z nich była zadowolona po prostu z faktu, że byli zdalnie na uczelni. A zatem dla nich ta oferta też musi być przygotowana. To także oznacza, że dzięki pracy naszych dziekanów nasza kadra w całości została przeszkolona, odbyła szereg webinariów, spotykała się w zespołach i w rezultacie tego wszystkiego była w stanie sprostać wymaganiom, jakie są związane z digitalizacją nauczania, a więc z tą taką techniczną stroną tego zagadnienia, a więc umiejętnością posługiwania się łączami, komputerami, programami i tego typu rzeczami. To nie jest takie oczywiste, jeśli ma się na myśli fakt, że przecież mamy kadrę w różnym wieku, o różnym przygotowaniu technicznym, o różnych aspiracjach w stosunku do nowoczesnych technik. Natomiast po drugiej stronie mamy studentów, którzy z radością, częściowo przynajmniej, takie postępowanie akceptują, a zatem musimy do nich się w jakiś sposób zwrócić. Proszę Państwa, są także, jeśli wrócić na chwilę do tych dwóch aspektów, to trzeba powiedzieć, że były one zewnętrzne. Nasz wpływ był responsywny i myśmy mogli właściwie tylko powiedzieć, i właściwie dobrze zareagować na to, co się działo. Natomiast jeżeli spojrzymy na to, co od nas zależało, no to mamy też tutaj pewne rzeczy, o których chcielibyśmy głośno i wyraźnie powiedzieć. Przede wszystkim kwestia Federacji Naukowej. Otóż od zeszłego roku Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu jest członkiem Federacji Naukowej WSB-DSW. To pierwsza federacja naukowa w Polsce pod rządami nowej ustawy. Nie było wcześniej takiej możliwości, ustawa ją wprowadziła i od tego momentu jesteśmy członkiem takiej federacji. To wymaga przeorientowania całości spraw związanych z nauką i jej organizacją na terenie uczelni. Drugim takim aspektem, który można w tej sprawie wymienić, to jest fakt, że zakończyliśmy we wrześniu tego roku proces konsolidacji z Wyższą Szkołą Filologiczną. Otóż, jak Państwo wiecie, senaty, rektorzy i społeczności obu uczelni postanowili, że połączymy nasze wysiłki. I Wyższa Szkoła Filologiczna została wprowadzona w struktury Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, kończąc swoją działalność jako jednostka samodzielna, ale przecież nie kończąc swojej działalności jako społeczność akademicka, której zadaniem jest rozwijanie określonej dyscypliny, w tym przypadku językoznawstwa, i która ma określone uprawnienia, łącznie z uprawnieniami do doktoryzowania, i która zasili teraz naszą kadrę, w tym także Radę Akademicką, i która w efekcie spowoduje, że pojawi się coś, co lubimy nazywać efektem synergii. Trzeci element, o którym chciałbym wspomnieć, to, proszę Państwa, nasza nowa siedziba. Część naszych studentów już się zorientowała, że dziekanaty nie mieszczą się w budynku A. Pojawił się budynek G. To nie prosta sprawa, to ogromna inwestycja. Tak ogromna, o której można powiedzieć, że to mógłby być budynek samodzielny jakiejś uczelni. To trzeci element z tych, które są zależne od nas. Jedną z naszych najważniejszych w tej chwili wyzwań, powtórzyć to jeszcze raz, jest zdalne nauczanie. To jest poważny problem, który nie jest wyłącznie naszym problemem. Nie wygląda na to, abyśmy szybko w sprawach pandemii skończyli, choć wszyscy jesteśmy optymistami i mamy nadzieję, że to nie będzie zbyt długo, ale musimy pamiętać, że jakaś część naszych studentów już zechce z tego korzystać na stałe. Jak zatem przejść na nowy sposób relacji, które dotąd były relacjami akademickimi i mówiły nam o tym, że
istnieje relacja pomiędzy mistrzem a uczniem. Jak zatem zapewnić kontakt osobisty między studentami? Jak zatem powiedzieć, że pojawiają się wśród nich nie tylko znajomości, ale i przyjaźnie, może i miłości, a więc wszystkie rzeczy, które łączą środowisko studenckie ludzi u progu ich dojrzałego życia. Jesteśmy pewni, że jakoś temu sprostamy. Niektóre elementy mamy już zrobione dobrze, nad niektórymi musimy ciągle pracować. To nasze podstawowe wyzwanie w nadchodzącym roku akademickim. Proszę Państwa, kończąc swoje przemówienie, albowiem tak jak powiedziałem, nie ma możliwości wymienienia wszystkiego, mam nadzieję, że podzielicie Państwo ze mną optymizm, że to nie będzie zły rok, że mimo takiego początku, jaki mamy, koniec będzie lepszy, weselszy, przyjaźniejszy i będziemy mogli wszyscy razem na zakończenie roku akademickiego, wtedy, kiedy części z naszych studentów będziemy wręczać dyplomy, powiedzieć, że był to rok szczęśliwy, sprzyjający i pomyślny. Te słowa zwykło się wymawiać po łacinie, dając świadectwo naszego przywiązania do historii i szacunku naszych poprzedników. Quod felix, fastum fortunatum quesit. Proszę Państwa, rok akademicki 2020-2021 ogłaszam za otwarty.